Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego paladyna i będziemy sobie chcieli dzisiaj troszeczkę dobić tutaj levela, ponieważ w momencie, w którym to nagrywam, niedługo, za kilka dni będzie epicki event, więc dzisiaj tak delikatnie sobie te lożki spróbujemy ruszyć, bo już tutaj powiem wam, że dawno z tego paladyna nie nagrywałem, dawno tutaj nic nie klikałem, oprócz oczywiście tych takich, wiecie, codziennych aktywności typu pupile, karczma i tak dalej, więc dzisiaj sobie spróbujemy jeszcze z dwa levela może wbić, tak aby jak najlepsze epiki wycisnąć na tym właśnie najbliższym epickim evencie. No chciało mi się, nie ukrywam, że chciało mi się już z tego paladyna ponagrywać, bo ostatnio gdzieś miałem takiego lenia i w ogóle nie nagrywałem nic. Nie chciało mi się, dobra, tu już sobie zaczniemy konto ogarniać. Także no tak jak mówię, wy tego nie odczuliście, ponieważ no materiały ja często nagrywam na zapas, co za tym idzie, pokazywały się standardowo co dwa dni, tak czy siak, więc jakby no tak jak mówię, wy tego nie odczuliście, ale już jakiś czas nie nagrywałem nic, więc sobie dzisiaj spróbuję tutaj pocisnąć na tym paladynie. Mamy tutaj mały czarny gemik, to może od razu im wsadzimy. Tutaj myślę o tej Kunegundzie, tak szczerze mówiąc. Ona tutaj ma... No może nie, może na razie jej nie. Czekajcie, kogo my tu jeszcze mamy? Jemu mamy, on ma same na inteligencję. Może temu za jakiegoś HP wsadzę ten czarny 562. Co tam jeszcze jest? No 562 jest najmniejszy, dobra, niech będzie. Mniejsza z tym, to nie jest aż takie istotne. Okej, kibelek żeśmy wrzucili. Teraz tak, misja dnia, pokonaj innego gracza w walce pupili. To zaraz zrobimy, no i sobie przejdziemy do tego hazardzisty, tutaj zagramy. Także tak jak mówię, no dzisiaj będziemy się starać jeszcze wbić kilka leveli. Czy się to uda, czy nie, zobaczymy. Nie będę wcale jakoś tak bardzo, wiecie, też cisnął tych lochów, ponieważ będę chciał sobie się po prostu przebrać też towarzyszy, zobaczyć jak tam oni w ogóle stoją z tym ekwipunkiem, także troszeczkę mi na pewno na to też grzybów pójdzie, ale mimo to będziemy dzisiaj się starać chociaż trochę poklikać. No i co tutaj więcej się działo? Wszystkie czary odblokowaliśmy dla wiedźmy, to też jest jeden z powodów, który sprawił, że ten odcinek nagrywam, można tak powiedzieć, ponieważ no jak wiecie, czary na rękawice i na broń działają nie tylko u nas, działają też u naszych towarzyszy, więc na pewno to nam tam jakoś w lochach pomoże, także sobie przetestujemy tak jakby to. I co więcej? No i tyle, jeżeli chodzi o tego paladyna. Troszeczkę tam żeśmy w pupilach podziałali, zaraz tu wszystko wam dokładnie pokażę. Więc tak jak mówię, no lenia miałem dosyć dużego, nie nagrywałem w ogóle, ponieważ no mi się nie chciało. Wy tego nie odczuliście, ponieważ były te odcinki nagrywane na zapas i tutaj właśnie jest pytanie do was. Fajnie jakbyście mi powiedzieli, napisali w komentarzach, dobra, tu już nic nie trafiliśmy. Tutaj na razie nie robimy tych misji, tą misję dnia zaraz zrobimy, EQ mamy dobre, dobra, lecimy sobie do arenki, przeklikamy, bo i tak nawet jak wbijemy te dwa levele, co nie jest też pewne, to nam wcale tak dużo nie da. Tutaj jest też pytanie do was, ponieważ sporo osób zauważa, no bo Shakes to jest taka gra, że jednak się widzi jak, dobra, mamy 10, tu, o, zapomniałem w ogóle poklikać, to sobie odebrałem dzisiaj rano, może zaczniemy od tego, to sobie odebrałem dzisiaj rano, bo nie chciałem przegapić kupca, dlatego też tutaj mam wszystko już porobione, i reset też zrobiłem, dobra, to jeszcze nam, aha, tu już jest max, dobra, to niech się na razie zbiera powolutku. Są takie gry, które można nagrywać po prostu na zapas i jakby nic wy nie zauważycie tego, ponieważ no wiecie, ktoś sobie siedzi, nagrywa i w ogóle tego nie widać. Natomiast są takie gry jak właśnie Shakes, że dzieje się tutaj coś cyklicznie, jest to gra online i tak dalej, no i przez to wy zauważacie, że ja tutaj sporo odcinków nagrywam na zapas. Dlaczego ja tak robię? Ponieważ no w Shakesie jest tak, że jeżeli chcemy być jakby w topce cały czas, chcemy mieć topową postać, no to trzeba to wszystko ogarniać na bieżąco. Ja mam filmy co dwa dni, nie chcę tych filmów stawiać częściej, bo też jakby nie dałbym rady tyle nagrywać, więc nagrywam po prostu jak się coś ciekawego dzieje na koncie. Z Paladyna sporo było odcinków na zapas ostatnio, pewnie też to zauważyliście, ponieważ no tam dużo rzeczy się działo. Te ostatnie lochy takie najprostsze, czyli tutaj piekło i to 13 piętro żeśmy zamykali, nie wiem co tam jeszcze, środowiska, tutaj pupile żeśmy sobie ogarniali na którymś tam z poprzednich odcinków. No i jakby, żebym ja cały czas miał tą postać jakby topową,
A oprócz tego, żeby wam dostarczyć ciekawych odcinków, żeby było co robić na tych odcinkach, no to musiałem to po prostu ponagrywać. Nie chciałem wam wrzucić, nie wiem, 5 odcinków w jeden dzień, czy tam w ciągu tygodnia 5 odcinków z Paladyna. Tylko ja też się staram, żeby ta różnorodność jakaś była. Tak więc no właśnie z tego wynika, że sporo tych... O, tu już misję zrobiliśmy. Nie mamy, jak widzicie, jedzonek dla wody. A, co w ogóle z tymi pupilami, bo też nie powiedziałem. No jak widzicie, tutaj sobie Paladona dobiliśmy do 70 poziomu. I tutaj pokonaliśmy Heraldona i Jednoruga. To chyba tego nie było na poprzednim odcinku. Także już sobie karmię tutaj tego Jednoruga. No jak widzicie, mam sporo jedzeń dla światła. Myślałem, czy ich dwóch naraz nie karmić, ale myślę, że to jednak będzie przesada, bo szybko mi się wtedy skończą. Także już wolę na razie tego jednego lecieć. No i tutaj dla ziemi nie mamy... A nie, ziemię nakarmiliśmy, bo ja jak się zagadam, to nie myślę, co robię. Ziemię nakarmiliśmy, ogień, no dla wody nie mamy wcale jedzonka. Może jeszcze nam poleci z misji, więc to standardowo okaże się. Ale zobaczymy, dobra. Co my tutaj mamy. Także no, możecie mi napisać w komentarzu, do czego w ogóle zmierzam. Czy takie coś wam się podoba. Dlatego, że wiadomo, każdy może sobie wejść jakby na serwer, na którym ja gram, każdy może ogarnąć, jak ta postać wygląda. No na przykład wstawiam odcinek, gdzie wbijam dopiero tam załóżmy 300 na przykład, nie wiem, 20 poziom, wy wchodzicie na serwer, widzicie, że już mam 330, no 330, więc no wiecie, że ten odcinek był nagrywany dosyć dawno temu. Tu w ogóle żeśmy sobie 2 dni temu portalek pokonali i dzisiaj też od razu machniemy. No niestety nie udało się, ale trudno. Tu w ogóle mam trochę golda. Poczekajcie, jak ja tu stoję ze statami? A, teraz lecę w siłę. No może dodam z 2 te siły i 20 sobie zostawię w razie czego. Dobra, tutaj portalek ogarnięty. O, duży czarny klej, no to się przyda, zaraz go tam sobie wsadzimy. Więc wiecie, no wiem, że kilka osób mi po prostu pisze to w komentarzach, że o, dawno musiał być odcinek, ale że i tak jest spoko, coś tam w tym stylu. Tak więc no powiedzcie, jak wam się to widzi, czy takie odcinki na zapas są dla was okej? Do tego zmierzam, czy nie? Jeżeli nie, no to ja mimo wszystko postaram się nagrywać je jakoś bardziej na bieżąco. Natomiast z tym, że no Shakes to jest taka gra, tak jak ja mówię, że sobie nie zawsze jest to robić. Nie zawsze znajdziesz jakiś content na odcinek. Wchodzić do lochów codziennie, żeby je klikać i tak nic nie przeklikać, no bez sensu, bo te lochy po czasie pewnym się dopiero ruszają znowu na takim wyższym poziomie i znowu coś tam damy radę przeklikać. Dobra, tu portal też żeśmy wczoraj zniszczyli, no mało mu bardzo zabrałem. Tutaj w ogóle rozpira ustawiłem, bo wczoraj dobiłem do 100 poziomu. Także sobie klikamy tego pupilka tutaj powoli. Dobra, tutaj sobie przeklikaliśmy, tak co chwilę przerywam. Ja wiem, zaraz jak wejdziemy do lochów, to już się skupię na rozmowie. Ale tutaj chcę, wiecie, żeby też to wszystko było jakoś ogarnięte. Dobra, my już chyba wszystko zrobiliśmy. Tutaj tych misji, tak jak mówię, nie będę robił. Kibelek jest ogarnięty. Ataków zrobiliśmy 10. A, ten kryształ zaraz podmienię. Tutaj musimy jeszcze 2 itemki rozmontować, ale to może poleci albo z lochów, albo z misji. Także to zrobię po prostu później. Poczekajcie, tu zrobione. Tutaj zrobimy jakiś jeden ataczek. No co prawda nie jest to atak marzeń, ale niech będzie, byleby się po prostu ten żołnierz szkolił. Jak widzicie, no tutaj mam, o, w ogóle mało mi drewna z koła poleciało z tego co widzę. Więc, bo tutaj będę chciał już powoli twierdzę na 17 sobie robić, tylko tego drewna muszę tutaj przycisnąć, ale już drugi dzień z rzędu z kołami praktycznie nic nie leci, także słabiutko. Dobra, a tutaj jeszcze w tym podziemiu musimy ataczek zrobić. To zaraz, tutaj jak widzicie sobie wszystko podobiłem w ogóle do 10 poziomu, co za tym idzie zrobiłem 2 osiągnięcia, żeby rozbudować na 5 poziom wszystko w podziemiu i na 10 poziom wszystko w podziemiu. Tutaj kopalnię przez przypadek podniosłem do 15 zamiast wehikułu. I niestety mi teraz brakuje duszy, w ogóle zobaczymy jak po atakach będziemy, ale raczej dalej będzie brakować. O, tu już Terra prawie 350 wbija. Także sobie go przeatakujemy, ale nie, no on nam daje za mało, żeby ten wehikuł ruszyć dalej, więc po prostu na razie zbieramy duszę i ten wehikuł sobie polecimy do 15 znowu. I okej, no tutaj w gildii mamy wszystko zrobione, tutaj wszystko zrobione, dobra, lecimy. Myślę, że na start sobie wejdziemy do Esterosu, spróbujemy ten Esteros w końcu pokonać. Zobaczymy jak to nam wyjdzie, no tak jak mówię, dzisiaj bez większych dymów w tych lochach, tylko tak po prostu zapoznawczo, aby jeszcze wycisnąć te parę leveli. Także tak, no Shakes to jest niestety taka gra, że nie zawsze jest to, co w nim robić, nie zawsze jest czego odcinek nagrywać, a takich nudnych, wiecie, daily odcinków, jak ja sobie przeklikuję pupile i tak dalej, no myślę, że to nie będzie ciekawe do oglądania.
Możecie też dać znać. Zresztą mi też będzie ciężko, bo ja wiecie, ja czasem mam takie dni, że nagrywam sobie na przykład, nie wiem, cały dzień kilka odcinków, czy tam pół dnia, na przykład, nie wiem, 5-6 odcinków, a jest taki na przykład cały tydzień, że ja nie mam w ogóle czasu na nagrywki, albo mi się po prostu nie chce, nie mam jakby weny, więc no, takie odcinki, wiecie, na siłę też na pewno nie będą fajne. No, więc tak jak mówię, no Shakes to też jest taka gra, która niestety... Chcąc być top 1, to już się powtarzam, i chcąc nagrywać dla was ciekawe filmy, na których coś się dzieje, na których coś robię, na przykład wiecie, no tutaj sobie zamknę wieżę, tutaj sobie zamknę środowisko, tutaj jakiś progres zrobię, tutaj nie wiem, przebiorę się, wymienię gemy, no coś w tym stylu, nie można tego robić co chwilę. Lochów też nie można na tym już poziomie, gdzie ja tutaj mam tego paladyna, lochów też nie można co chwilę klikać, bo już po prostu nic tutaj się nie rusza. Tak więc, oj, poczekajcie, jeszcze w ogóle muszę sprawdzić, a, tego gemu nie podmieniłem w końcu, widzicie, to zaraz sobie to zrobimy, czy ja tutaj mam, o, widzicie, umaga nie mam zaczarowanej, to na razie w Esterosie nie robiło różnicy, ale mimo wszystko, dobra, i za co my chcemy ten czarny gem wymienić, tu mamy jeszcze parę na siłę, 5-3-5, chyba za tego na siłę, szczerze mówiąc, ile on tu w ogóle ma, o, już 400, zobaczcie, ale mimo wszystko raczej za tego na siłę będę chciał, troszeczkę tej siły tracimy, no ale to trudno. I też właśnie z tego powodu sobie te odcinki na zapas nagrywam, żeby po prostu wam to puszczać, jak właśnie nie mam weny, jak właśnie nie ma co robić na tych postaciach, to te odcinki sobie lecą. Wy to zauważacie, kilka osób pisze, że nie wiem, odcinek fajny, ale widać, że dawno nagrywany czy coś takiego. Tak, dlatego że, no tak jak mówię, inaczej jest mi, ciężko jest mi inaczej po prostu zrobić. Ja też się skupiam jakby... bardziej mi zależy na tym, aby postać była wysoko, aniżeli na tym, żeby zrobić dobry odcinek. To nie będę ukrywał, będę tutaj szczery. Niektórzy mają na przykład na odwrót. Na przykład taki zakreble bardziej mu zależy na odcinkach, aniżeli na tym, aby być wysoko w rankingu. Więc na przykład no, jego mag ze 37 wygląda tak jak wygląda, bo on tam głównie się skupia na odcinkach, a nie na tym, żeby tego maga dobrze rozwinąć. Także no wiecie, różnie mają ludzie priorytety, ja się to staram jakoś pogodzić, ciężko jest, jeżeli chodzi o taką grę jak Shakes. No ale do czego zmierzam? No po prostu napiszcie mi w komentarzu, jak wy to widzicie. Czy wolicie takie filmy tak jak do tej pory lecą, że dużo widać, że jest po prostu nagranych na zapas, aczkolwiek po prostu dzieje się coś na tych odcinkach. Jeżeli ktoś nie sprawdza na przykład serwera na bieżąco, na którym gram, to on tak naprawdę nawet nie odczuwa, że te odcinki są chronologicznie jakby dobrze ustawione i on nie odczuwa, że coś jest tam z nimi nie tak, że one są nagrane, wiecie, do przodu i tak dalej. Więc jeżeli ktoś nie gra na tym serwerze co ja, bądź po prostu nie sprawdza, no to wie, że nie wie, że te odcinki są takie, wiecie, nagrane do przodu, tylko sobie ogląda to tak jakby jako taki, można powiedzieć, serial, w którym co odcinek sobie jakoś tam w jakiś sposób progresujemy. No zobaczcie, tutaj mu zostało tam 11 milionów, co chwilę ma taką jakąś bliższą próbę. Już jest bliżej niż dalej z tym górołazem, ale chyba i tak go nie pokonamy. No spróbujmy jeszcze te 130 grzybów na niego. Chciałbym go tutaj machnąć, nie powiem, że nie. Ale no może być z nim ciężko. Także zobaczymy. Dobra, no więc to tyle, jeżeli chodzi o tą kwestię nagrywania do przodu. To samo się dzieje, nie wiem, z przedstawieniem postaci, ja tak samo to nagrywam do przodu. Często mi tam piszecie osoby, które są przedstawiane, że no już tu zrobiły to i to. Z tym, że wiecie, no ja też, to też jest jakby od mojego kanału uzależnione, ponieważ ja jakby dużo serii mam, chcę na tym kanale mieć taką różnorodność, żeby wiecie, nie wstawiać na przykład cały tydzień, w tygodniu mi się trafiają 3 albo 4 odcinki, zależy jak to się ustawi. Nieraz jest na przykład poniedziałek, środa, piątek i niedziela, a nieraz jest na przykład wtorek, czwartek i sobota, no nie? Więc to mówię, albo 3, albo 4 odcinki w tygodniu. Więc ja też nie chcę, żeby wszystkie odcinki w tygodniu były na przykład z jednej postaci, tylko chcę jakąś różnorodność, na przykład nie wiem, paladyn i na przykład nie wiem, przedstawienie postaci, tu jakąś ciekawostkę, jak wymyślę, tu jakiś poradnik, jeżeli coś tam mi napiszecie, co nagrać. Także no mówię, to jest jako tako, jakoś tak się staram to rozkładać, żeby była i różnorodność, żeby to było ciekawe i żeby te postacie też były cały czas topowe, żeby wiecie, cały czas trzymać z tego poziom. Także mam nadzieję, że no, że no po prostu wam to nie przeszkadza, bo mi tak jest o wiele wygodniej. Ja też na przykład internet mam
internet ma, można powiedzieć, niezły, ale mimo wszystko na przykład w ciągu dnia nie wrzucam filmów, tylko ja filmy wrzucam sobie dopiero w nocy, więc tak jakbym ja nagrywał na przykład, nie wiem, w środę film, to tak czy siak on by się ukazał w czwartek. No wiadomo, jeden dzień opóźnienia to nie jest tydzień czy tam dwa, ale mimo wszystko tak to wygląda. No jak widzicie, tego Esterosu żeśmy nie pokonali niestety. Szkoda, bo liczyłem, że już dzisiaj nam padnie, ale może w następnym odcinku, jak się przebierzemy się na epiku w ogóle, bo nie wiem czy mówiłem, ale epiki, które mi lecą, jak tam dropię do kibla czy coś, to już mi dają po 30-35 stat, więc no już wypada tutaj się przebrać. Jak był Dzień Świętego Patryka, to tam był epik, ja nawet nie wiedziałem, że będzie ten epik, więc się nie przygotowałem z grzybami, tak więc po prostu nie przebierałem się wtedy, a dwa, że też na tamten moment mi epiki dawały około 10 stat, więc to też nie było, wiecie, jakiś tam mus, żeby się przebrać. Dobra, tego też już odpuszczamy, bo to nie daje za wiele. No spróbujmy tą szkołę magii. Oj, tu jest mag, to jest niedobre akurat, no ale na niego też sobie troszeczkę poświęćmy tutaj. No i tak to wygląda. Jak widzicie, no tutaj na tym paladynku sobie cały czas jesteśmy top 1. Tam widziałem, że już demonko bardzo mało brakowało do 330, praktycznie tam kilka milionów expa, ale nam znowu też niewiele brakuje do 331, więc trzymamy ten poziom, żeby jakby, no tam znowu 8 milionów, kurde, 7. Trzymamy ten poziom, aby od niego jakoś, tak wiecie, zachowywać dystans, żeby cały czas mieć top 1 level na tym naszym paladynie. Fajnie mi się nim gra, podoba mi się, nie ukrywam, że jest to dosyć przyjemna gra, jeżeli chodzi o tego naszego paladynka. No ale zobaczymy, no kurde, zobaczcie, broń nam, czarna broń wyleciał, niby te krytyki tam lepsze, no tam znowu bliska próba. On jest pewnie do zrobienia, jakbyśmy tam poklikali dłużej, ale no nie jest, nie ma sensu, bo ta uświęcona tradycją szkoła magii to jest, wiecie, bardzo malutka expa, no 7 milionów znowu, no to jest właśnie walka z magiem, że jemu co chwilę zostaje mało. Ale żeby, o, padł, okej, fajnie. I 331 level, więc spoko. Dobra, mamy tutaj coś do kibelka na jutro, więc sobie zostawimy. I mamy ślizgogona, ślizgogon to jest bodajże zwiadowca, dokładnie, ale... No ale jego tutaj już raczej nie zrobimy, już to tutaj ma za dużo HP. Zobaczcie, to jest zwiadowca i on ma prawie 170 milionów HP, więc... No ale i tak mu sporo zjeżdżamy, tam było 50. No kwestia czasu i go pokonamy, ale na razie go zostawiamy. Fajnie, już jeden levelek wbity. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Nordyckich bogów, czy my go tutaj pociśniemy? No on ma tej siły mało, to jest ten, z którego chyba... W ostatnim odcinku, na paladynie, o ile dobrze pamiętam, z nim tutaj troszeczkę już próbowaliśmy, bo pokonaliśmy poprzednika, ale chyba nie jest tutaj, wiecie, nie jest tutaj jakby do zrobienia jeszcze na ten moment, bo on ma znowu bardzo dużo HP, mimo tego, że ma tej siłki tylko tyle. Dobra, no chyba olewamy, szczerze mówiąc, bo on i tak za wiele nam tutaj nie da. A tak jak mówiłem, te lochy to mają być takie delikatne, taki podkładzik przed lochami, bo oczywiście jak się przebiorę na epiku, to znowu nagram odcinek, gdzie już tego, podejrzewam, kilka tutaj lochów ruszymy, bo ten Esteros na pewno padnie. Dobra, tutaj nic nie robimy, tutaj to 13 piętro to sobie na koniec. Spróbujemy tornadko, zobaczymy jak to tornado nam pójdzie, bo też już tutaj dawno nic nie ruszałem. No mamy tego bloka w postaci wojownika. Ile na niego? No tak do 5500 może, te 170 grzybków zmarnujemy. No fajnie by było jakby padł, no bo w sumie tutaj co, póki co chyba tylko jeden nam padł. Co prawda dało nam to level, ale mimo wszystko ten level tak czy siak byśmy do tego epika wbili. A ja tutaj liczyłem na chociaż ze 2-3 levele. Ale chyba nie jest to możliwe, no było tam parę bliskich prób, no dobra, klikamy go. Zostały nam tak naprawdę dwa lochy, 13 piętro i tornado, więc no jakby wiecie, nie jest tutaj zbyt wiele już do roboty, że tak powiem, więc możemy sobie tutaj przy jednym lochu troszeczkę przysiąść dłużej, że tak powiem. No tam było kilka parę, o, padł, dobra. I co my teraz mamy? Znowu wojownik, no to fenomenalnie, bardzo podobny do tego poprzedniego, więc może on tutaj też nam padnie, no już zużyjemy na niego, no zobaczymy. Znowu ze stówkę, myślę.
nie wiem ile mi tych grzybów pójdzie na Epiku, bo wiecie, jak będę chciał jeszcze przebierać towarzyszy, to pewnie troszkę pójdzie. Oj, sorry. Pewnie troszkę pójdzie, tak więc różnie to może być, no ale będę chciał tutaj porządnie ten Epic przycisnąć, bo wiecie, no już tutaj jest jednak taki... Ostatni Epic był przed takim jeszcze większym progresem, bo to tam było, wiecie, to piekło w 13 piętrze, to piekło w mroku, 13 piętro i tak dalej, więc troszkę jeszcze tych leveli wbiliśmy. No a teraz już się zaczyna takie wolne, bardzo wolne levelowanie, jeszcze biorąc pod uwagę, że jesteśmy paladynem, no to te lożki nie będą jakoś nam tutaj spływać bardzo szybko, jak zresztą widać. Berki już tutaj dawno są na 13 esterosie, już tutaj dawno tornado 486 mają, czyli tego bloka, którego my na berserku pokonywaliśmy jakiś czas temu, tak więc no oni są tutaj bardzo do przodu, bo te lochy im dużo dają, a my tutaj niestety musimy powoli te statystyki sobie kolekcjonować i po prostu wbijać taki, wiecie, mozolny progres, jeżeli chodzi o statystyki, o ten poziom skarżmy i tak dalej, po to, aby te kolejne lochy ruszać. No nie pada nam. Dobra, no to chyba olewamy, nie ma co tutaj... Dzisiaj była broń, dokładnie. Nie ma co tutaj się na nim bardzo skupiać. Damy sobie tym level, tym naszym towarzyszom, no i co? No lecimy do 13 piętra, jeżeli nie padnie nam to 13 piętro, no to kończymy odcinek. Przynajmniej mamy, o zobaczcie, troszkę tutaj mu schodzimy, może jeszcze to by padło. Przynajmniej się sprawdziliśmy, jak to wygląda u nas przed tym epikiem. No i nie za ciekawie, nie za wiele tutaj możemy ruszyć niestety. Aczkolwiek tak jak mówię, no na niego zużyjemy z 200, tak do 5200 myślę. Aczkolwiek tak jak mówię, no... Po prostu na epiku się przebierzemy i wrócimy sobie do tych lożków. Myślę, że parę leveli dzięki temu wbijemy, dlatego że te epiki nam sporo dawały. Aczkolwiek ten komendant koma myślę, że jest tutaj do zrobienia, że coś tutaj możemy pocisnąć, bo tam mu zostało blisko, no to bliska próba była. To jest właśnie to, że wszyscy nasi towarzysze zyskali ten czarna broń, co za tym idzie, wiecie. Może by się tutaj udało, no jeszcze 130, dobijemy te 200 i będziemy sobie tutaj kończyć. Wreszcie krótszy odcinek taki let's playowy, bo ostatnio te odcinki to co chwilę miały tam po 30-40 minut. Wygląda na to, że ten będzie krótszy. No ale to głównie z berserka, na berserku jak tam się wejdzie do lochy, w lochy to można klikać i klikać. A tutaj, o, padł, zobaczcie. No co prawda nie dał nam za wiele, 374. Ale mimo wszystko spoko, zobaczcie, tu mam coś dla wojownika, plus 31, więc to na pewno sobie podmienimy, dlaczego by nie. A, w ogóle my tutaj mamy jeszcze chyba do ulepszenia coś i to sporo, ale chyba nie będę tracił surowców przed epikiem, bo jak się przebiorę na epiku, to sobie wtedy, wiecie, pocisnę. Dobra, mamy podłego liczy krupę i to jest zwiadowca. No i zużyjmy tu na niego setkę, no tu raczej w tym 13 piętrze każdy kolejny to jest znowu blok. Chyba, że to byłby... A nie, to nie. Miałem powiedzieć chyba, że to byłby mag, ale przecież nie gramy berkiem, tylko paladynem, więc mag to by był jeszcze mocniejszy blok. Dobra, no zużyjmy jeszcze te 50 na niego. Może jakaś szczęśliwa próba, jeżeli nie, to będziemy sobie kończyć odcinek. No taki luźny, tak jak widzicie, nie klikamy na hardo, tak jak zazwyczaj, tylko po troszku, dlatego że no mówię, nie chcę tutaj zbytnio wydawać dużo grzybów, skoro wiem, że się za niedługo wzmocnimy i po prostu będzie nam te lochy łatwiej o wiele przeklikać, aniżeli teraz, więc po prostu nie ma co. No i co? No i nic, nie ma tu w ogóle nawet bliskiej próby. Także okej, olewamy. No i co? To by było chyba na tyle w tym odcinku. To sobie zostawimy, będziemy mieli do kibelka na jutro. Tu sobie zaraz będę robił misję. Będę sobie tutaj... O, te ataczki już mi się wyszkolił, ale to zaraz sobie już po odcinku przeklikam. Kółeczko mamy zrobione. Jak jeszcze wyglądamy tutaj pod względem tabeli? No jak widzicie... Tutaj Ariach ma 326 poziom, my jesteśmy tutaj dosyć wysoko, mamy 331 i ponad pół w zasadzie. No tutaj poczekajcie, gdzie tutaj jest
Demonko, o tutaj, no widzicie, tak jak mówiłem, jemu brakuje o 3 miliony dosłownie expa do 330, no ale my już mamy 1,5 więcej levela, więc spoko, zawsze troszeczkę nadgoniliśmy, potem sobie przebierzemy się i dalej będziemy sobie tutaj cisnąć, znaczy nadgoniliśmy, tylko powiększyliśmy dystans między nami, także dalej sobie tutaj będziemy cisnąć, więc myślę, że będzie ok. A na razie, poczekajcie, jeszcze jak tutaj z pupilami, jak widzicie, jesteśmy bardzo wysoko, czwarta pozycja na serwerze, mamy tyle samo złapanych, a nie, tutaj Antoniako ma 7,9, to nie wiem skąd on tam wytrzasnął, no ale to mniejsza z tym. On chyba wiem skąd, on ma już kopalnię na 20 poziomie, tak, to w ogóle tak... Taka abstrakcja dla mnie, tak szczerze mówiąc, i pewnie on sobie tutaj kliknął z tej ziemi tutaj tego Tricera Kloca, kopalnię klejnotów na 20 poziomie i pewnie już z niej znalazł jajo, bo on tam wszystko w tą twierdzę ładuje i wszystko skraca, a do tego miał bardzo dobre kontry na starcie, przez co mógł sobie pozwolić na coś takiego, no jak widzicie nam ciągle tutaj tych surowców brakuje niestety, ale mimo wszystko jesteśmy wysoko w tych pupilach, w podziemiu tutaj powoli lecimy do góry. Dzisiaj zrobiliśmy to podziemie, tak? Bo mi się wydaje, że mamy tyle co wczoraj. Zrobiliśmy. No nie wiem dlaczego, ale dobra. I tak już tutaj powoli do góry lecimy. Będziemy sobie tutaj do tego 350 lecieć. Myślę, że no mamy 10 chyba ataków, no to jeszcze 4 dni. Ale powoli do góry. No i co więcej, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić subskrypcję, komentarz, wbijać na Discorda dla widzów, który jest w opisie i który jest w przypiętym komentarzu pewnie. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.